drodzy Państwo. Mam nadzieję, że Państwo pomogą nam, ale przede wszystkim pomogą naszym uroczym finalistkom, które już tam drżą za kulisami. Są naprawdę niesamowicie odważne dziewczyny. Specjalnie dla Państwa będą prezentować swoje walory, zarówno te fizyczne, jak i te intelektualne, a naprawdę jest co podziwiać, ponieważ dziewczyny, moim zdaniem, pierwsza klasa. Jak podoba Ci się obecna Eliza Miss Miedwio? No, bardzo mi się podoba. Są fajne dziewczyny, fajna, miła bardzo atmosfera, ładna pogoda. Myślę, że to są takie najważniejsze czynniki. Czy masz jakąś faworytkę? Tak, mam dwie faworytki, jak na razie. Nie mogę zdradzić. A to dziewczyny ze Szczecina? Czy... Tak, oj, dokładnie nie wiem nawet, czy ze Szczecina, ale dwie są na pewno. A czy żal... Wszystkie dziewczyny są bardzo ładne, należy zaznaczyć, ale dwie faworytki mam. A czy żal Ci się rozstawać z koroną? No tak, mam sentyment do tego miejsca i w ogóle do tego konkursu, no ale taka jest tradycja, że co roku. Jak podoba Ci się obecna Eliza Miss Miedwio? Podoba mi się bardzo, z tego względu, że na przykład jest Kuba Wesołowski, Edyta Hermos, znane gwiazdy, tak się powiem. No i generalnie wszystko jest fajnie. A często przyjeżdżasz na jezioro? Co, jestem dopiero tutaj trzeci raz. Naprawdę, tak. W tamtym roku byłam tutaj też tak na scenie, pokazywałam swoje walory i w ogóle brałam udział w Miss Miedwio. No i wszystko bardzo mile wspominam. Jakiś większy sukces w ubiegłym roku? Dostałam się tylko i wyłącznie do finałowej ósemki. Ale było bardzo fajnie, nie żałuję niczego. A czy masz swoją faworytkę? Tak, jak najbardziej. Numer 14, Justyna Jóźwik i numer 9, Joanna Cechowska. Jakie nadzieje pokładasz w tym konkursie? Pewnie jak każda inna dziewczyna, no liczę na to, że wygram. A jak Ci się podobają? Jak oceniasz organizację dzisiejszego konkursu? Znaczy, organizacja jest świetna. Mama bardzo mi się podoba. Pogoda dopisała. W zeszłym roku Doda przywiozła pogodę w tym roku. Nikt nie musiał jej przywozić, jest dobra. Dziewczyny są fajne, układy choreograficzne, muzyka jest bardzo świetna i w ogóle fajna zabawa. A koncerty, które dzisiaj będą? September i... No czekam na nie. Czekam. Jeszcze nic nie mogę powiedzieć, bo jeszcze nikt nie śpiewał, także czekamy. A faworytkę jakąś czy masz? No mam. Jest kilka ładnych dziewczyn. Znaczy tak, wszystkie są ładne, kilka jest wybitnych, a faworytka jest jedna. Jest nią Sandra Olszewska z numerem 10. Tak, za chwileczkę. O, już jest. Przed nami. Drodzy Państwo, może jeszcze wejdę słowem, tak? Proszę bardzo. Ja mam taki zwyczaj, że zawsze wchodzę słowem. Drodzy Państwo, ostatni moment, żeby tym wszystkim 15 finalistkom gorąco podziękować za zmagania, które nam towarzyszyły przez cały dzisiejszy dzień. Gorące brawa, naprawdę to zasłużyły. Są niesamowicie odważne. Wszystkie były przepiękne, bo naprawdę wielką przyjemność. Wszystkich z tych pań naprawdę gorąco dziękujemy. Dziękujemy Państwu za obecność dzisiaj z nami. Mamy nadzieję, że zobaczymy Państwa za rok. Spodziewała się tego pani? Nie, myślałam, że wygra kandydatka z numerem 1.